No dzień dobry. Jesteśmy w takich tutaj oto okolicznościach przyrody. Było na jakimś filmie. Tak i stąd mi się to wzięło. No cóż, mamy koniec października. Rok, wiecie jaki był. Było bardzo, bardzo sucho. Jest nadal. Jest nadal. Zapowiadane deszcze nie przychodzą. I teraz tak. Jesień jest po to w naturze, żeby było mokro. Czyli żeby rozwijały się systemy korzeniowe u roślin. Latem te rośliny rosły. Teraz muszą nadrobić rozwojem systemu korzeniowego, tak żeby na wiosnę miały z czego wystartować. Czyli do wiosny musi być ten system korzeniowy odmłodzony i sprawny do pobierania wody i składników pokarmowych. Żeby tak było, ta jesień powinna być mokra i zima też. Dodatkowo woda chroni korzenie przed mrozem. Czyli jak jest lód, nie wpuści tyle mrozu, co jest suche podłoże, piach. Wtedy ta temperatura jest taka jak w otoczeniu. No i co? Trzeba lać. Listopad proponuję przeznaczyć sobie, chociaż początek tego listopada, żeby pojechać dzień na działkę albo wyjść na ogród i lać roślinki. I nie wystarczy raz. Tak? I nie wystarczy tylko pod krzewem. Lejemy całą okolicę. Najlepiej jak ten ogródek będzie cały zmoczony, jak nie ma automatycznego nawadniania. A jak jest automatyczne nawadnianie, to otwieramy go na 2-3 dni, tak jakby to było lato. Jeżeli nie ma nawadniania, o, to widzicie, ja tu mam wody w bród, wy na pewno też. Lejemy te roślinki szerzej niż one rosną. Tak, żeby ten system korzeniowy pięknie się namoczył i mógł rosnąć, bo on jeszcze cały listopad, cały grudzień, póki ziemia głęboko nie zamarznie, będzie rósł. Takie podlewanie trzeba powtórzyć 3-4 razy, bo jak podlejemy tylko raz, to ta bryłka tylko sięgnie z wierzchu, odrobinę wilgoci i za 2-3 dni będzie z powrotem sucho. Czyli trzeba ten zabieg powtarzać, bo ziemia sucha, jak wam wiadomo, nie przyjmuje wody. O, to był taki rododendron, który przesadzałem latem w takich krytycznych warunkach. Już ma piękne pąki. Dostał młode liście, coś z niego będzie. Ale jak go nie podleję na zimę, to na wiosnę znowu będzie kiepściutki. O, to jest taki odratowany. A tutaj już mamy rododendron, który tu sobie rósł już ze 4 lata. Zobaczcie, by to się miało zmarnować, no tragedia by była. I lejemy. Ja to robię teraz dosyć szybko, bo chcę wam pokazać, że można. A może tak trochę. Niech tu się rozleje pod całą bryłą. Ale trzeba moczyć. Taka roślina potrzebuje wody. Tu musi wsiąknąć jej około ze 100 litrów, żeby on był zadowolony. Jego korzeń. Tam już kalina szykuje się do kwitnięcia. Ta różowa. A tu brak wody. Dobrze. Jedziemy dalej, panie operatorze. Proszę daleko ode mnie. O, tu mamy azalię. Azalię. Pięknie liście przykryły podłoże. Z olszyn. Ale co, przykryły suchą glebę. Teraz jak będzie nam padała byle mrzawka, to tam po prostu nie doleci. A jak my tu przyjdziemy z wodą 3-4 razy, to jest szansa, że coś tam namięknie. Przy okazji, o, na takich roślinach zimozielnych takie zroszenie 3-4-krotne liścia powoduje, że on się napije. Już mu na 2 tygodnie starczy. Ale gdzie tu do wiosny, prawda? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Musimy dojść aż do kwiatów, aż do owocowych. O, zobaczcie, taki piękny rododendron. Tu się zaczyna rzadki robić od strony olszyn. Także nieprawda, że one lubią takie mocne zacienienie. Olszyny trzeba będzie wyciąć. I lejemy. Ja dzisiaj już to robię, to drugi raz. Ale jeszcze ze 2 razy to zrobię.
ale już nie dzisiaj, bo rododendronów mam około 200 i nie zdążyłbym po prostu. A gdzie jeszcze inne roślinki? O, i następny rododendron. I lejemy po całości i jeszcze dookoła. I tak z 5 minut na jednym krzaku, jak macie ich niedużo, proponuję sobie przeznaczyć. O, najpierw zraszam tą koronkę, tak jakbym mu dał prysznic. A potem lejemy podłoże. Z liści kapie dookoła. Korzenie on ma prawdopodobnie aż do brzegów korony. Także lejemy. O, tu kolejny z rododendronów, który był posadzony prawie bez liści. Latem, w środku lata. Zobaczcie, ile ma pąków. Zrób zbliżenie. Ile tu już będzie kwiatów. Za rok będzie taki gęsty jak inne. Ale musi mieć wodę. Na dowód, że roślinki teraz rosną im korzenie, może świadczyć fakt, że wszystkie drzewka owocowe teraz to właśnie sadzimy, kiedy puszczają te korzenie najbardziej. Czyli kupujemy drzewka z obciętą bryłą korzeniową, same kikuty, sadzimy i to się przyjmuje. Bo natychmiast po włożeniu do ziemi zawiązują się te korzenie przybyszowe i już wypuszczają. Już roślinka robi sobie zapasy na zimę. Tak. No tu może pokażemy, co? O. Zobaczcie. To jest pył. To po prostu zero wilgoci. Nie wiem, z czego te rośliny żyją w tym roku. Hortensje już dawno uschły. Ale jeszcze odrastają. Tam jest taka piękna, kolorowa hortensja. Jeszcze dalia niewykopana, chryzantemki. Ale chodzi mi głównie, dalię zaraz wykopię. Ale ta hortensja powinna mieć mokro na zimę. Bo inaczej zmarznie razem z korzeniem. Tej juce też damy. Bo w zeszłym roku miała za bardzo sucho i cała zmarzła. To co odrosło, to odrosło w tym roku. Świerczek też rosną mu korzenie. Niech też ma wodę. Krzewuszka też musi mieć mokro. Też ma korzenie, które teraz powinny rosnąć. W takiej pustyni nie będą rosły, bo nie ma siły. Bukszpan. Proszę, jakiś liczny. Nie zniszczyła go ćma bukszpanowa. Niech ma wodę, niech się pięknie ukorzeni. To, co będzie parowało z liści całą zimę podczas mrozu, będzie uzupełniane z tego mokrego podłoża. A tak liście mu wyschną na mrozie i bukszpan jak nie uschnie, to będzie w słabej kondycji wiosny. O, cyprysik piękny. Szczególnie wrażliwa roślina na mróz i na suszę mrozową. Trzeba podlać. Dużo trzeba podlać. Pięknie w tym roku odrósł. Muszę go ostrzyc. Bo zarósł jak rumcajs. O, piękny rododendron. I lejemy. Po koronie. Wszędzie. Dookoła. Niech ma mokro. Niech się korzenie rozwijają. Nie tylko roślinki te, co pokazuję, podlewamy. Ale cały ogród, on ma mieć mokro. Chyba, że przyjdą jakieś porządne ulewy, no to wtedy możecie zrezygnować. Ale byle jeden deszczyk sprawy nie załatwi. Żeby to dobrze namiękło, to by musiało miesiąc padać non stop. Także węże w listopadzie i do ogrodu. Kto może, to jeszcze na koniec października, tak żeby go mróz nie zaskoczył. Albo żeby po prostu wody nie wyłączyli na działkach. Bo też jest taki okres, że już wodę mogą wyłączać. O, tam jest też kolejny rododendron, jeszcze go pokażemy. Który został uratowany
Teraz zrób zbliżenie, ile ma kwiatów. A cudowny kolor ma, jak łosoś. Ostatnio spotkałem, jak jechałem na rancho. Były piękne rabaty posadzone w Dobrzejewicach. I chciałbym tu podziękować strażakom, bo przyjechali tym swoim pięknym samochodem i leli wszystkie te rabaty z tymi krzewami. Teraz, właśnie, koniec października. Także jak to ksiądz mówi, serdeczny Bóg zapłać w imieniu roślin. Do zobaczenia.